Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na tygodniowego reading vloga. Z góry przepraszam za mój głos, ale ta chrypka, którą słyszycie, to nawet nie jest wynik jakiejś choroby czy zapalenia gardła, ale wynik dwutygodniowej, bardzo intensywnej pracy z dziećmi, gdzie po prostu straciłam głos. Tak to jest, jak się jest nauczycielem czy lektorem właśnie. Myślę, że wszyscy, którzy pracują w tym zawodzie, to doskonale wiedzą. No i właśnie dlatego mogę dzisiaj tracić lekko głos. Ale do rzeczy. Nagrywam tego vloga, ponieważ w lipcu nie miałam za dużo czasu, żeby czytać książki i na ten moment mamy dzisiaj 24 lipca bodajże. No właśnie, bo ja zawsze zapominam o tym określaniu się w czasie. Także dzisiaj jest sobota, bodajże 24 lipca, o ile dobrze pamiętam. No i właśnie tego vloga planuję nagrywać przez tydzień do przyszłego weekendu. I nagrywam go dlatego, że w lipcu nie miałam za dużo czasu, żeby czytać książki. Przeczytałam jak dotąd dopiero dwie, także bardzo naprawdę niewiele jak na cały miesiąc. I w tym vlogu chciałabym przeczytać trzy książki, które za chwilkę Wam tutaj pokażę. Pierwszą z tych książek jest coś, co chciałabym zacząć już dziś, tuż po nagraniu tego wstępu do vloga. Jest to książka Beach Read, o której Wam wielokrotnie tutaj na kanale już mówiłam w kontekście tego, że chciałabym ją przeczytać. Jest to bardzo głośna książka, także myślę, że już się z nią gdzieś tam spotkaliście. To jest taki wakacyjny romans, historia, która opowiada historię dwójki ludzi, kobiety, która pisze romanse, właśnie takie szczęśliwe zakończenia, takie no, przyjemne, romantyczne historie, oraz mężczyzny, który takimi książkami gardzi, a sam jest pisarzem takim poważnym, który pisze taką poważną literaturę, taką dramatyczną wręcz właśnie. On tutaj jest gdzieś wspomniany w opisie, że on gardzi takimi szczęśliwymi zakończeniami. No i w wyniku jakiegoś zakładu wymieniają się gatunkami, to znaczy ona ma napisać książkę z jego gatunku, natomiast on ma napisać romans i ma to być taka właśnie zabawna, lekka historia na lato, także już nie mogę się doczekać, bo bardzo lubię takie książki czytać, szczególnie właśnie w tym okresie wakacyjnym, gdzie chciałabym się również zrelaksować. Drugą książką, którą chciałabym czytać w trakcie tego vloga, jest książka Biblioteka o północy. Tę książkę też Wam już pokazywałam na moim kanale, nawet w jednym z ostatnich filmów, czyli w tym podsumowaniu półrocznym. Tam Wam pokazywałam ją w kontekście książek, które jeszcze w tym roku chciałabym przeczytać, tak więc za nią też planuję się zabrać. To jest znowu taka historia biblioteki, do której możemy wejść i jakby zmienić swoje życie, a raczej zobaczyć, jak potoczyłoby się nasze życie, gdybyśmy dokonali innych wyborów. Także też brzmi to bardzo ciekawie. No i też chciałabym się z nią zapoznać. Słyszałam o tej książce również bardzo dobre opinie. I ostatnia książka, którą chciałabym w tym vlogu przeczytać, a w zasadzie kontynuować, bo ja już ją kiedyś zaczęłam, ale później ją odłożyłam, jest to książka Mireczek Aleksandry Zbroi. Ja cały czas jestem na stronie 80, już Wam kiedyś mówiłam właśnie. Od tamtej pory po tę książkę nie sięgnęłam, bo akurat wtedy nie miałam ochoty na takie ciężkie lektury, ale wydaje mi się, że tutaj te książki się będą dobrze równoważyć, bo te wydają mi się takie dosyć lekkie i przyjemne. Natomiast ta, no, to jest zdecydowanie cięższy kaliber, ale jednocześnie jest krótsza, także wydaje mi się, że to będzie takie dobrze zbalansowane, jeżeli właśnie po tę książkę również teraz sięgnę w tym tygodniu. No i bardzo bym chciała, żeby te wszystkie trzy książki udało mi się w tym czasie przeczytać, bo tak jak mówię, w lipcu jak na razie stoję słabo czytelniczo i teraz ten tydzień właśnie mam cały wolny, także, znaczy prawie cały, bo tam w poniedziałek mam zajęcia. Natomiast poza tym mam wolny i chciałabym nadgonić to czytanie właśnie i poświęcić się w tym tygodniu wyjątkowo bardzo w tej mojej czytelniczej pasji. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten wstęp i zapraszam Was do oglądania dalszej części tego vloga. Do zobaczenia później z update'em. Cześć! Dzień dobry, we wtorek. Mamy godzinę około 10:30. Ja dzisiaj od rana sprzątam, ogarniam mieszkanie, to znaczy zmieniłam pościel, nastawiłam pranie dwa razy, podgarnęłam tak z grubsza, pozmywałam i takie tam różne rzeczy. Zastanawiałam się jeszcze, czy nie odkurzyć, ale to nieważne, jakby nie o tym. Dawno się nie odzywałam, to znaczy od soboty właściwie, ponieważ tak naprawdę przez ten czas mało czytałam, ze względu na to, że w niedzielę poszliśmy do kina. Wczoraj rano miałam jeszcze zajęcia, natomiast później miałam fryzjera. W ogóle nie wiem, czy też tak macie, że zawsze jak idziecie do fryzjera, to mimo tego, że zawsze, nie wiem, farbujecie włosy na ten sam kolor, czy obcinacie je w taki sam sposób, to później chwilę się musicie oswajać z nową fryzurą. Ja właśnie tak mam z jakiegoś powodu. To znaczy ostatnio to w ogóle moje włosy były strasznie wyblakłe od słońca, wyglądały bardzo, bardzo źle, więc teraz taki intensywny kolor jest dla mnie dziwny i po prostu muszę się trochę oswoić. Natomiast przez ten czas przeczytałam trochę książek, troszkę przeczytałam Beach Read, także mogę Wam już coś o tej książce opowiedzieć i wróciłam na chwilkę do Mireczka. Także zacznę może od Beach Read, bo myślę, że to ciekawi Was bardziej, więc jeżeli chodzi o Beach Read, to udało mi się przeczytać 133 strony, tak więc może nie za dużo, natomiast zdążyłam już poznać styl pisania, mniej więcej wkręcić się w fabułę, wiem, o co chodzi.
Tak więc mamy tutaj główną bohaterkę January, która jest pisarką romansów. Pisze takie właśnie powieści, które zaklasyfikowane są jako powieści kobiece, na takich półkach powiedzmy gdzieś tam w księgarniach stoją. Oraz jej znajomego ze studiów, takiego można powiedzieć wroga, z którym zawsze gdzieś tam walczyła o stypendium na studiach, Gusa Everetta. I oni spotykają się przypadkiem, ponieważ January dziedziczy po zmarłym ojcu taki domek na plaży, o którym w ogóle wcześniej nie miała pojęcia i jedzie do tego domku, natomiast okazuje się właśnie, że w tym domku sąsiadem jest wspomniany Gus Everett. No i widzą się tam po raz pierwszy od kilku lat. Wydaje się, że nie pamiętają za bardzo siebie nawzajem z czasów studiów, że do końca nie wiedzą, kim są, szczególnie ze strony Gusa, ponieważ szybko okazuje się, że January jednak doskonale wie, kim jest jej nowy sąsiad. No i tak jak już tutaj jest wspomniane w opisie i tak jak wielokrotnie mówiłam, oni w końcu gdzieś tam nawiązują jakąś tam relację, nawiązują znajomość i ponieważ oboje mają taką trochę, cierpią na taki brak weny pisarskiej, a muszą napisać nowe książki, to postanawiają zrobić sobie takie wyzwanie, że wymienią się gatunkami, to znaczy Gus napisze romans, natomiast January napisze książkę taką dramatyczną, wiecie, bez szczęśliwego zakończenia, taką bardzo przejmującą. No i mają sobie wzajemnie w tym pomagać. Tak więc jak na razie w momencie, w którym ja jestem, to właśnie jest moment, kiedy tak naprawdę zaczęło się to ich wyzwanie, ten ich zakład. Jeszcze nic nie napisali, jeszcze nie było tutaj żadnych takich momentów związanych z pisaniem tej książki. Natomiast to, co mi się podoba, to po pierwsze taki bardzo lekki, bardzo przyjemny język, także tę książkę naprawdę czyta się niesamowicie lekko. A po drugie, znowu bardzo podoba mi się tutaj po pierwsze zawód głównych bohaterów oczywiście, a po drugie takie, okazuje się, że ja lubię taki motyw, nie wiedziałam nawet o tym, takie małe miasteczko, taki motyw, wiecie, małej lokalnej społeczności, gdzie wszyscy się znają, gdzie są jakieś takie wspólne, no na przykład tutaj mamy taki wspólny klub książki, który do tej pory był tylko raz, ale mam nadzieję, że będzie tego więcej. No wiecie, generalnie taka mała mieścina, gdzie nie ma tak naprawdę za wiele miejsc, żeby pójść, gdzie wszyscy się znają, gdzie byśmy nie poszli, to spotkamy jakiegoś znajomego, tak więc, no zapowiada się to naprawdę bardzo ciekawie. To, tak jak wspomniałam, jest taka typowa wakacyjna, lekka lektura, także nie ma się tutaj czego spodziewać po niej, natomiast czyta się rzeczywiście bardzo dobrze i bardzo przyjemnie i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o Mireczkę, to dotarłam do strony 150 niemalże, wcześniej byłam na 80, tak więc udało mi się przeczytać około 70 stron, natomiast to jest bardzo ciężka do czytania książka, bardzo topornie idzie mi jej czytanie i o ile na początku ten język mi się podobał, o tyle teraz mam takie wrażenie chaosu, mam wrażenie, że autorka tutaj różne takie swoje myśli i takie swoje właśnie refleksje związane z tą sytuacją tutaj wkleiła, ale tak naprawdę bez żadnego planu, bez żadnego przemyślenia. Chociaż ta książka ma jakąś tam formę specyficzną, ponieważ tutaj cały czas cofamy się w przeszłość. To znaczy w momencie, w którym ja jestem, jesteśmy 24 lata wstecz, także jesteśmy w tym momencie na dzieciństwie głównej bohaterki, to znaczy autorki tej książki, Aleksandry Zbroi. I tak idziemy coraz bardziej właśnie w przeszłość. I z tego, co słyszałam, to później poznamy też dzieciństwo samego Mireczka, czyli jej ojca, tak więc autorka już nie będzie tutaj jakby główną bohaterką tej historii. I o ile doceniam naprawdę taką bezpretensjonalność, taką bezpośredniość autorki, która tutaj naprawdę nie bawi się w jakieś takie, wiecie, ładne słowa czy coś, tylko ona to wszystko opowiada bardzo bezpośrednio, bardzo, no nie próbuje tego w żaden sposób wybielać z tej całej sytuacji. O tyle, tak jak mówię, mam takie poczucie chaosu. Jeżeli chodzi o książkę Biblioteka o północy... Spadł mi reczek. Jeżeli chodzi o książkę Biblioteka o północy, to jeszcze jej nie zaczęłam, ponieważ chciałabym skończyć przynajmniej jedną z tych dwóch, żeby zabrać się za kolejną. Kiedyś w ogóle umiałam czytać kilka książek naraz, natomiast teraz wydaje mi się, że trochę się w tym gubię i łatwiej mi jest jednak czytać najpierw jedną książkę, później kolejną i tak dalej, i tak dalej. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten update. Postaram się jeszcze dzisiaj odezwać, ponieważ tak jak mówię, jest dopiero przed 11, a ja mam teraz urlop, więc mam czas na czytanie, więc chciałabym sobie teraz zaraz siąść i taki naprawdę spory kawałek Beach Read przeczytać, żebym mogła wieczorem przyjść, no już gdzieś tak powiedzmy pod koniec drugiej połowy, żeby już jutro tę książkę skończyć i zabrać się właśnie za Bibliotekę o północy, bo chciałabym te trzy książki skończyć do końca lipca, czyli mam czas do... Kiedy jest 1 sierpnia? W niedzielę? Chyba do niedzieli. Tak więc no zobaczymy, czy mi się to uda. Okej, na ten moment to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym update'cie. Zrobiłam tofu zmieniające życie z przepisu Jadłonomi i ono jest naprawdę tak dobre, że mogłabym po prostu je zjeść tak w takiej formie, jako taką przekąskę, ale oczywiście tego nie zrobię, bo to jest na jutro na obiad. Tylko zastanawiam się, czy podać to z ryżem,
i z czymś jeszcze, z jakimiś warzywami, czy jak to zrobić tak naprawdę. Jadłonomia podaje, że najlepiej podawać z ryżem albo z ulubionym makaronem, ale przydałoby się do tego coś jeszcze, jakieś warzywo, także no nie wiem, zobaczę jak to będzie. A teraz będę sobie robić herbatkę i położę się na łóżku i poczytam trochę. Mam nadzieję, że uda mi się jakąś większą część książki przeczytać. Cześć, dalej mamy wtorek, jest godzina 17.30. Przychodzę z już takim porządnym update'em, ponieważ jestem na stronie 305, jeżeli chodzi o Beach Read. Także udało mi się dzisiaj przeczytać spory kawałek tej książki i muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się podoba. Jestem mega wciągnięta, bardzo interesuje mnie, co się wydarzy dalej. I podoba mi się relacja głównych bohaterów, to znaczy to, jak ona się rozwija. Podobają mi się rozmowy między nimi. Te dialogi są napisane w taki sposób zabawny, sarkastyczny. Oni się tak ciągle przekomarzają, co mi się naprawdę bardzo podoba. Ale jednocześnie, poza tym, że oczywiście jest to romans, wakacyjny romans, tak jak głosi hasło reklamowe, tak jak głosi no, okładka, właściwie wszystko w tej książce krzyczy, że jest to romans, to również obie główne postacie, czyli January i Gus, mają jakieś swoje problemy, mają jakieś swoje tajemnice z przeszłości. Może nie tyle tajemnice, bo oni tego jakoś bardzo nie ukrywają, ale jednak no, jakieś problemy po prostu i sytuacje, które w przeszłości miały miejsce, które wpłynęły i ukształtowały to, jakimi osobami są teraz. I o ile January jest taką osobą, która była w zasadzie optymistką, której zawsze wydawało się, że patrzy na świat przez różowe okulary, miała szczęśliwą rodzinę, matkę i ojca, którzy ją kochali, o tyle w dniu, kiedy jej ojciec umiera, wychodzi na jaw pewna tajemnica związana z jego życiem i przez tę sytuację January poddaje w wątpliwość to, co do tej pory myślała o małżeństwie swoich rodziców, to jak wyobrażała sobie prawdziwą miłość, trochę przestaje wierzyć właśnie w szczęśliwe zakończenia, tak jak tutaj jest napisane na okładce. Poza tym jej matka również cierpi na raka, to znaczy ona jest w momencie remisji, ale ten rak już raz się nawrócił, więc no tak naprawdę jest taką cykającą bombą i nie wiadomo, co się wydarzy. Nie chcę Wam tutaj za dużo mówić, co się dzieje, jeżeli chodzi o Augustusa, ponieważ to wychodzi na jaw dopiero gdzieś tam w dalszej części książki, więc to może być spoiler. Natomiast on również ma pewne takie historie z przeszłości, które ukształtowały to, jaką osobą jest i to, jak się zachowuje, albo może nawet nie tyle to, jak się zachowuje, ale to, jakie wrażenie sprawia i jakie pierwsze wrażenie robi. Natomiast na tym etapie książki, to jest już tak naprawdę końcówka, pozostało mi do końca jakieś 120 stron, no ta znajomość już się rozwinęła, wiadomo, jest to romans, więc już no, mamy taki naprawdę zalążek czegoś więcej między tą dwójką bohaterów, nie jest to żaden spoiler, wydaje mi się. I tak jak wspomniałam, jak na razie ta relacja naprawdę mi się podoba, ona się zaczęła w taki bardzo fajny sposób, ponieważ kiedy oni się założyli o to, kto napisze lepszą książkę i kto pierwszy sprzeda do niej prawa, to równocześnie zawarli taki pakt, że wzajemnie sobie pomogą i w piątki i soboty jeździli na takie alarandki, gdzie w piątki Gus zabiera ją w miejsca, które mogą zainspirować January do stworzenia jej historii, natomiast w soboty January zabierała Gusa w różne miejsca, czy oglądali ze sobą filmy, czy różne takie rzeczy, które mogły zainspirować go do stworzenia historii romantycznej. No i dzięki właśnie tym spotkaniom, dzięki tym takim randkom, nie randkom, ta relacja miała szansę się rozwinąć i rozwinęła się w taki naprawdę sympatyczny, wiarygodny sposób, który ja jestem w stanie uwierzyć. To nie jest taka, wiecie, nagła miłość, coś, co spadło na bohaterów jak grom z jasnego nieba, tylko rzeczywiście miało to jakieś swoje przyczyny. No i tyle w zasadzie. Tak jak mówię, ta książka naprawdę bardzo mi się podoba. Myślę, że no dzisiaj już jej raczej nie skończę, ale jeszcze sobie trochę podczytam. Także jutro już myślę, że przyjdę z takim ostatecznym podsumowaniem tej książki i zacznę sobie czytać Bibliotekę o północy. Dzień dobry w środę. Jest już po południu, bo godzina jakoś 15.30. Ja za chwilkę będę gotować obiad, ale zanim to wróciłam właśnie z paczkomatu i odebrałam tę oto paczkę. Także zrobimy sobie taki mini book haul. Tutaj w środku są trzy książki, które za chwilkę Wam pokażę. Okej, pudełko rozpakowane. I tak jak wspomniałam, mam tutaj trzy książki i pierwsza z nich to książka, którą już widzieliście na moim kanale w formie e-booka i są to Nagie serca Colleen Hoover. Postanowiłam tą książkę kupić, ponieważ mimo, że ja już od dosyć dawna czytam Colleen Hoover po angielsku, bo po prostu lepiej mi się tę autorkę poznaje właśnie w takiej oryginalnej wersji, to jednak no, te poprzednie książki typu Lila, Verity i tak dalej, one mnie jakoś szczególnie nie zachwycały. Natomiast Nagie serca to jest właśnie taka pierwsza książka od dawna, jeżeli chodzi o tę autorkę, która mnie pochłonęła, która mnie zachwyciła
i którą zdecydowałam, że chcę mieć na półce, dlatego zamówiłam sobie właśnie polską wersję. Druga książka to coś, co mnie niesamowicie interesuje i jest to reportaż Państwo Gutwińscy, zwierzęta i ich ludzie. To jest książka, o której ja usłyszałam na Instagramie u Magdaleny Kostyszyn, czyli u chujowej pani domu, na tym jej prywatnym profilu. Ona tę książkę bardzo polecała, natomiast mnie właśnie bardzo interesuje temat, ponieważ tutaj mamy na tytułowych Państwa Gutwińskich, którzy w Polsce, wydaje mi się, uważani są za takich wielkich obrońców zwierząt i praw zwierząt, natomiast no, są to właściciele wielkiego zoo, czy byli, i oni naprawdę wiele krzywd zwierząt mają na sumieniu, między innymi to, że dzikie zwierzęta oswajali, że trzymali je w domu. Także bardzo jestem ciekawa, to ma być takie reporterskie śledztwo, tak więc no, zobaczymy. Planuję tę książkę czytać w sierpniu, także mam nadzieję, że mi się to uda i w sierpniu będę mogła Wam opowiedzieć o niej coś więcej. I ostatnia książka to ostatnia już część cyklu Pory roku Alice Smith, czyli Lato. To, co mnie zaskoczyło, to to, że ta część jest zdecydowanie grubsza niż poprzedniczki, bo te poprzednie części zamykają się gdzieś mniej więcej, no myślę, że w takiej objętości. Tak jak wiecie, ja jeszcze mam przed sobą praktycznie cały cykl poza jesienią, ale planuję to nadrobić. Planuję również w sierpniu właśnie przeczytać zimę i zostanie mi już tylko wiosna i lato do przeczytania, także kupiłam tę książkę teraz, dlatego że wiem, że te książki jakoś bardzo szybko znikają. One są później trudno dostępne, te ceny rosną jakoś dziwacznie, taki był problem właśnie z jesienią, z tego co pamiętam, bo dużo osób do mnie pisało, gdzie ja kupiłam jesień, gdzie można ją kupić, a ja właśnie kupiłam jesień zaraz po premierze, jak jeszcze była normalnie bez problemu dostępna, a potem okazało się, że bardzo ciężko ją dostać, więc stwierdziłam, że kolejne tomy będę kupować tak na zaś, żeby już na pewno je mieć, no i właśnie tym sposobem lato też do mnie trafiło. Także to jest taki mój mini book haul w tym vlogu, żeby troszkę go urozmaicić, na pewno też zobaczcie te książki w takim większym book haulu, takim ogólnym, który też planuję nagrać jakoś w sierpniu, wszystko na ten sierpień planuję, także jeszcze pewnie o tych książkach będę mówić i mam nadzieję, że jak je przeczytam, zresztą o Colleen Hoover na pewno będę mówić w podsumowaniu lipca, bo przecież tego jeszcze nie było. Natomiast o Gutwińskich chciałabym się wypowiedzieć coś więcej w sierpniu, mam nadzieję, że również mi się to uda. A tak poza tym, to udało mi się również skończyć Beach Read i mogę Wam już o tej książce opowiedzieć. Powiem tyle, że dla mnie to jest taka czterogwiazdkowa historia. 4 gwiazdki na 5, a nie 5 na 5 z tego względu, że mimo tego, że jest to książka, w której dwoje głównych bohaterów to są pisarze i oni, w ogóle cała ta fabuła opiera się o to, że oni piszą książkę, to tego pisania jest tutaj, no tak naprawdę niewiele, w zasadzie to wcale go nie ma tak naprawdę. Trochę szkoda, bo liczyłam jednak na takie smaczki właśnie z procesu tworzenia, jak się pisze książkę, jak to wygląda. Troszkę mi tego zabrakło, natomiast już abstrahując od tego, sama książka jest naprawdę bardzo fajna, bardzo przyjemna, idealna naprawdę na wakacje. Chociaż ja też bym nie powiedziała, że to jest taki 100% romans, ponieważ ona rzeczywiście tutaj wplata inne wątki i na przykład na tle całej tej historii bardzo, bardzo ważna jest relacja tutaj córki z ojcem. Właśnie January z jej tatą, który jak dowiadujemy się na początku książki niedawno zmarł i to jak ona sobie właśnie radzi z tą żałobą, później na koniec też wychodzi na jaw pewna kwestia, o której tutaj nie będę mówić ze względu na spoilery oczywiście, natomiast to wszystko buduje taki obraz relacji ojca z córką, także poza tym romansem jednak mamy jakieś takie inne kwestie poruszone, natomiast sam romans też jest taki, no bardzo, nie wiem jak to ująć, ale wiecie, nie jest taki przerysowany, nie jest taki strasznie cukierkowy, jest taki troszkę słodko-gorzki momentami, natomiast jest naprawdę bardzo dobrze napisany, uważam. Bardzo mi się ta książka podobała, bardzo miło spędziłam przy niej czas, nie chcę się tutaj powtarzać, więc nie chcę znowu mówić o fabule, o czym ta książka jest, bo już na przestrzeni tego vloga i też innych moich filmów wielokrotnie o tym mówiłam, dlatego już tutaj nie będę powtarzać, tylko tak podsumowując właśnie, no to są 4 gwiazdki na 5, naprawdę świetna książka na lato, na wakacje. Także jeżeli się zastanawiacie, to warto, z tym, że nie nastawiajcie się, że będą tutaj właśnie jakieś takie fragmenty dotyczące tworzenia książki czy pisarstwa w ogóle, no bo tego tutaj zdecydowanie nie ma, ale są inne ciekawe rzeczy, także ja polecam. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo ciekawa książka i no, do ulubionych może nie trafi, bo jednak gdzieś tam trochę jej zabrakło, ale na pewno będę sobie ją bardzo miło wspominać i cieszę się, że ją przeczytałam, bo naprawdę fajnie spędziłam z nią czas. No i teraz, tak jak wspomniałam, idę sobie gotować obiad, natomiast później będę sobie siadać do biblioteki o północy, także być może dzisiaj wieczorem, a jak nie, to już jutro idę z jakimś takim właśnie update'em na temat tego, jak podoba mi się ta książka. Jeszcze jej nie zaczęłam, także jeszcze absolutnie nic na jej temat nie mogę powiedzieć. Także do zobaczenia za jakiś czas. Pokażę Wam, które książki dzisiaj chciałam zanieść do biblioteki, ponieważ no to są takie książki, których za bardzo nie chcę już na swojej półce, a miałam je wystawione od wielu miesięcy i
Do tej pory się nie sprzedały, więc stwierdziłam, że zaniosę je dzisiaj po prostu do biblioteki. Może biblioteka skorzysta i ktoś się znajdzie, kto będzie chciał te książki wypożyczać. A mamy tutaj Consolation, czyli to jest chyba drugi tom takiej dylogii. Nie, tom pierwszy, to jest nawet na okładce, tom pierwszy. Takiej dylogii, która była bardzo słaba według mnie. Tutaj mamy w obiektywie wspomnień. Ja dostałam te książki kiedyś dwa razy, więc gdzieś mam tutaj u siebie drugi egzemplarz, natomiast no, ten po prostu oddam w bibliotece. Tutaj mamy Kroniki Jaru, które też kiedyś dostałam. To jest jakiś któryś kolejny tom z serii, którego ja w ogóle nigdy nie czytałam, więc no, nie jest mi potrzebne. I tutaj mam jakiś przewodnik, astrologiczny przewodnik po złamanych sercach. Nawet szczerze mówiąc nie wiem, co to jest za książka i skąd ją mam, także no, mam nadzieję, że panie w bibliotece się ucieszą. Dzień dobry w czwartek. Tak jak wczoraj mówiłam, zabrałam się za czytanie Biblioteki o północy. Przeczytałam 132 strony, więc już tak całkiem sporo. Ta książka ma niespełna 400, 370 mniej więcej. Więc powiedzmy, że no jakąś 1/3 tej książki już udało mi się przeczytać. I nie za bardzo mi się podoba jak na razie. Ja też miałam wobec tej książki trochę duże oczekiwania, bo budowałam sobie jej obraz w mojej głowie jako czegoś takiego naprawdę rewelacyjnego i liczyłam na to, że ta książka mi się bardzo spodoba. Natomiast to, co mogę powiedzieć po tych 130 stronach, to to, że mimo tego, że na samym początku poznajemy główną bohaterkę i wiemy, w jakim ona jest wieku, bo tutaj pada, że ona ma 35 lat, to ta książka pisana jest w taki infantylny dosyć sposób. Gdyby nie to właśnie, że ten wiek był wyraźnie zaznaczony, to pomyślałabym, że jest to książka dla takiej młodszej młodzieży, 11-12 lat i że właśnie tyle lat ma główna bohaterka, bo no, zachowuje się według mnie dosyć niedojrzale jak na swój wiek. To znaczy, niedojrzale, no też ciężko tutaj mówić, bo tak naprawdę ta historia rozpoczyna się tragicznie, ponieważ Nora, czyli właśnie ta nasza główna bohaterka, to jest kobieta, która żałuje wielu rzeczy w swoim życiu. Żałuje tego, czego nie zrobiła, żałuje tego, jak obecnie wygląda jej życie, myśli o tym, jak mogłoby się potoczyć, gdyby zrobiła w przeszłości coś innego. No i ma tak bardzo dość tego swojego życia, że poznajemy ją w momencie, w którym podejmuje próbę samobójczą. I właśnie w czasie, gdy podejmuje tę próbę samobójczą, zamiast umrzeć, przenosi się do tej tytułowej biblioteki o północy, gdzie jakby bibliotekarką jest bibliotekarka z jej czasów szkolnych, którą zna, bardzo ciepło wspomina. I ona właśnie mówi jej, że to jest taka specjalna biblioteka, w której może sobie tak jakby przymierzyć różne wersje swojego życia, to znaczy takie wersje, w których dokonała gdzieś tam w przeszłości innych wyborów i to życie potoczyło się zupełnie inaczej. No i właśnie Nora po kolei próbuje sobie różnych wersji swojego życia. I brzmi to bardzo ciekawie i właśnie dlatego ja też tą książką byłam tak zaintrygowana i tak bardzo cieszyłam się na jej czytanie. Natomiast tak jak wspomniałam, pisana jest takim bardzo infantylnym językiem. Ją też się bardzo szybko czyta, bo tutaj jest sporo światła na stronie. Natomiast no, tak jak mówię, dla mnie jest to bardziej taka książka dla takiej młodszej młodzieży. Gdyby nie ten motyw samobójstwa na samym początku, no to naprawdę ten język mi tutaj zupełnie nie pasuje, zupełnie jakby nie przystaje do treści tej książki. I to mnie trochę zniechęca. Natomiast tak jak wspomniałam, czytać tę książkę błyskawicznie, więc myślę, że jeszcze trochę dzisiaj uda mi się przeczytać. Może tak do 200 strony, może nawet trochę więcej. Taki mam plan. Ale no już teraz wiem, że zdecydowanie nie będzie to mój ulubieniec. A szkoda, bo na to liczyłam. Ale mam nadzieję, że jeszcze coś takiego się w tej książce wydarzy, że zmienię o niej zdanie na takie bardziej pozytywne. To znaczy, że ostatecznie nie uznam, że była to słaba książka, tylko że jednak była fajna, że coś tam mi się w niej podobało. Także będę dawać znać, jak przeczytam trochę więcej. Na ten moment tak, no, nie za bardzo mi się podoba. Natomiast nie jest też jakoś tragicznie, żeby nie było. No ale ten język jednak mi strasznie tutaj zgrzyta. Cześć, jest sobota wieczór i ja wczoraj się nie odzywałam, ponieważ chciałam sobie na spokojnie czytać Bibliotekę o północy i dzisiaj właśnie przychodzę z update'em i tak w zasadzie już z takim podsumowaniem tego vloga. Więc jeżeli chodzi o tę książkę, to na początku mówiłam Wam, że ona mi się nie za bardzo podoba i że po tych pierwszych, tam nie wiem, 100 stronach byłam nie do końca zadowolona. Natomiast po skończeniu mam taki trochę dysonans z tą książką, ponieważ, no tak jak mówiłam, ten język mi trochę zgrzyta i cała jakby koncepcja tej książki to jest taka trochę baśń, taka wiecie, przypowieść z morałem takim dosyć prostym na końcu. No i według mnie ona by się o wiele lepiej sprawdziła jako taka książka dla nastolatków. No a tutaj właśnie ta bohaterka jest już kobietą dorosłą, 35-letnią, tak więc no, chyba nie można powiedzieć, że jest to książka dla nastolatków, a w każdym razie nie tylko. No i to mi właśnie trochę zgrzyta, tak jak już mówiłam w poprzednim update'cie na temat tej książki, ale jednocześnie ta fabuła jest bardzo wciągająca. Niesamowicie się naprawdę w pewnym momencie się tak zaangażowałam i tak bardzo chciałam czytać, co będzie dalej, że był taki moment, że pomyślałam, że kurczę, za szybko wyraziłam swoje zdanie na temat tej książki, bo może ona jednak będzie moją ulubioną, natomiast ostatecznie nie jest. Ostatecznie udała mi takie 3,5 na 5 gwiazdek, tak więc lepiej niż dobrze,
ale nie bardzo dobrze. Ale tak jak mówię, jest naprawdę warta uwagi. Ten morał na końcu jest taki dosyć prosty, ale bardzo podobał mi się, tak jak już wspominałam też, ten motyw właśnie wieloświatów. Strasznie mnie to fascynuje. I ten wątek, który jest tutaj tak naprawdę główny, bo cała ta fabuła polega na tym, że Nora w momencie, kiedy próbuje popełnić samobójstwo, trafia do tej biblioteki o północy, która tak naprawdę tutaj pełni tylko taką rolę właśnie drzwi do kolejnych światów, do kolejnych rzeczywistości. A same książki jakby tutaj nie mają znaczenia, co może być takie troszkę mylące, jeżeli chodzi o tytuł, bo ta biblioteka jest tylko pewną metaforą i ona działa tak tylko jakby u Nory, a u innych takich podróżników w czasie działa to inaczej, będą to inne rzeczy, na przykład spotykamy tutaj mężczyznę, który też gdzieś tam przenosi się między wymiarami i dla niego tym miejscem, gdzie może wybierać w swoich kolejnych wcieleniach, nie jest biblioteka, tylko jest chyba sklep z grami wideo, o ile pamiętam. Także nie sugerujcie się w ogóle tym, że ta biblioteka jest tutaj w tytule. No i tak jak wspomniałam, właśnie Nora trafia do tej biblioteki o północy, gdzie każda książka to jest jakaś inna wersja jej życia i przez tą bibliotekę prowadzi ją bibliotekarka z jej szkoły. Kiedy była małą dziewczynką, to właśnie miała taki bardzo dobry kontakt z tą bibliotekarką, one grały razem w szachy, zawsze była dla niej taką miłą, ciepłą osobą. No i być może właśnie dlatego ona jest tym jej przewodnikiem po innych wymiarach. No i cała ta książka to właśnie taki przegląd różnych wcieleń Nory, co by się stało, gdyby na pewnym etapie wybrała coś innego, jak potoczyłoby się jej życie, gdzie byłaby szczęśliwsza, gdzie byłaby nieszczęśliwa, jakie konsekwencje też te wybory by za sobą poniosły, bo to jest oczywiście też taki efekt motyla trochę, że każda najdrobniejsza nawet zmiana w przeszłości wpływa na przyszłość, w której się znajdujemy. Tak więc tutaj jest obecny też ten motyw efektu motyla. No i cały przekaz, który płynie z tej książki jest taki, że tak naprawdę mamy w życiu dwa wyjścia. Albo wiecznie czegoś żałować i po prostu nigdy nie być zadowolonym ze swojego życia i ze wszystkich sytuacji, których nie wykorzystaliśmy, z życia, którego nigdy nie przeżyjemy. Albo zaakceptować tę wersję siebie, którą jesteśmy i uznać, że to jest najlepsze życie, jakie mogło nam się przydarzyć i starać się wycisnąć z niego tyle, ile się da. Tak więc do takich refleksji ta książka skłania i rzeczywiście można się nad nią zastanowić, nad własnym życiem, czy podjęliśmy dobre wybory, czy chcielibyśmy coś w tym życiu zmienić, albo czy jesteśmy w stanie zaakceptować to życie takim, jakim jest w tym momencie. No, generalnie jest to ciekawa książka na pewno, bardzo ciekawa koncepcja i mimo tego, że rozpoczyna się tak tragicznie, bo właśnie próbą samobójczą, to jest bardzo optymistyczna, ma taki bardzo właśnie pozytywny wydźwięk i jest taka po prostu, wiecie, robi się od niej tak ciepło na serduszko, ona jest taka otulająca bardzo. To jest jedna z tych książek, które się czyta, żeby zrobiło się tak po prostu dobrze człowiekowi i tak ciepło i miło. Taka no typowa otulająca po prostu powieść. Także polecam mimo wszystko. Na początku myślałam, że się z tą książką nie polubię. Ostatecznie okazało się, że były takie momenty, że byłam totalnie na maksa wciągnięta i zachwycona tą książką. Ostatecznie uważam, że jest to książka naprawdę niezła i warta polecenia. Także jeżeli tylko Was interesuje ta fabuła, wydaje Wam się to ciekawe, no to warto po nią sięgnąć. Z tym, że zaznaczam, że ten język może nie jest jakiś idealny i troszkę jest taka banalna, jeżeli chodzi o tą końcówkę i jakby o ten wydźwięk cały. Taka dosyć prosta historia, taka przypowieść, ale naprawdę jest taka bardzo rozczulająca i bardzo dobrze się ją czyta. Jeśli chodzi o Mireczka, to od tego pierwszego update'u, kiedy Wam mówiłam, ile przeczytałam, jestem teraz na stronie 177, także przeczytałam tak naprawdę niewiele, ale dzisiaj będę tę książkę kończyć, pozostało mi mniej więcej tyle, to jest jakieś 60-70 stron, także dzisiaj myślę, że tę książkę skończę i tak naprawdę tutaj niewiele mam do dodania, poza tym, co już mówiłam. Dalej wydaje mi się, że ta książka jest trochę chaotyczna, a szkoda, bo początek naprawdę zapowiadał się świetnie i na początku ta książka bardzo mi się podobała, ale wydaje mi się, że im dalej, tym trochę gorzej. No ale zobaczymy. Opowiem Wam na pewno o niej trochę więcej w podsumowaniu lipca, już całkiem niedługo na moim kanale, bo planuję ją skończyć jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, że mi się to uda. Natomiast jeżeli chodzi o Beach Read, no to już sporo o tej książce mówiłam, naprawdę bardzo dobra, bardzo mi się podobała, świetnie się przy niej bawiłam. Jest to taki romans, ale nie aż taki banalny, jak mogłoby się wydawać. Są tutaj również inne ważne wątki poruszone. 4 na 5 gwiazdek, naprawdę świetna wakacyjna lektura. Tak więc te książki udało mi się przeczytać przez ten tydzień, no prawie, bo Mireczek jeszcze jest dzisiaj do skończenia. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał, koniecznie dajcie znać, czy zachęciłam Was do którejś z tych książek, czy na którąś macie ochotę. Ja Wam jak zwykle bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!